Nazywam się Maciej Szczurek. Jesteśmy w mojej pracowni na krakowskim Podgórzu przy ulicy Smolki 18. W miejscu dość nietypowym jak na pracownię artystyczną, ponieważ zwykle artyści zajmują poddasza. Natomiast moja pracownia znajduje się w przyziemiu, poniżej poziomu chodnika. Ukończyłem Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, pracownię profesora Leszka Misiaka. Zajmuję się malarstwem sztalugowym. Oprócz malarstwa wykonuję również murale, rysuję komiksy. Na co dzień pracuję również jako grafik komputerowy w Centrum Kultury Podgórza. Na swoich obrazach bardzo często maluję budynki, które ulegają destrukcji. Ponieważ mieszkam na Podgórzu, znajdujemy się teraz na Podgórzu. Jest tutaj bardzo wiele inspirujących dla mnie miejsc, które fotografuję i potem te fotografie wykorzystuję w swoim malarstwie. Staram się dokumentować pewne przemijanie, przemianę otoczenia. Drugim takim miejscem oprócz Podgórza, które jest dla mnie inspirujące, jest to Podlasie. Jest ono dla mnie bardzo takim wielkim źródłem inspiracji, natchnienia. Jest takim moim paliwem, które zawsze, kiedy tam jadę, wykonuję bardzo dużo zdjęć, fotografii, które potem po powrocie tutaj do Krakowa wykorzystuję w swoich obrazach. Podlasie, podobnie jak Podgórze, ulega bardzo dużym przemianom w ostatnim czasie. Wiele budynków, które tam fotografuję, już wielu budynków już nie ma, bądź ulegają całkowitemu zatarciu się. Często moje zdjęcia, potem moje obrazy dokumentują to, czego już nie ma, czego już co już po prostu zniknęło. Jest to jeden z moich ostatnich obrazów. Przedstawia browar w miejscowości Sarnaki na Podlasiu. Ten browar przez wiele lat był opuszczony. W ostatnich latach został wykupiony, znalazł swojego nowego właściciela, który rozpoczął przygotowania do remontu. Zanim jeszcze udało się cokolwiek zrobić, ktoś podpalił go i w zasadzie w tym momencie już nie ma szansy na uratowanie tego budynku. Spłonął doszczętnie. Ten obraz jest częścią cyklu poświęconego motywom górskim. Są to góry bez wierzchołków. Ich wierzchołki znajdują się gdzieś poza granicami obrazu. Jest to obraz o drodze jako celu. Nie o dojściu do tego celu, tylko o podejmowaniu jakiejś próby. Oprócz malarstwa sztalugowego wykonuję także murale. Traktuję to jako takie moje wyjście z tego podziemnego świata tutaj pracowni. Jest to wyjście bezpośrednio na ulicę, gdzie mam kontakt również z
z ludźmi, którzy często nie są przygotowani na to, że zobaczą jakieś dzieło artystyczne w trakcie tworzenia. Z takich kontaktów wychodzą bardzo, bardzo takie atrakcyjne dla mnie, inspirujące rzeczy. Do tej pory wykonałem dwa większe murale. Jeden znajduje się na ulicy Komandosów. Jest to mural dość nietypowy, choć powstał z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Natomiast jest to trochę inne niż wszystkie murale, które wówczas powstały w mieście, w ogóle w Polsce. Zachęcam do zobaczenia tego muralu. Drugi z większych murali, jakie wykonałem, znajduje się na ulicy Praskiej. Jest to mural inspirowany sztuką modernistyczną na modernistycznej kamienicy, w której obecnie znajduje się teatr. Oprócz malarstwa sztolugowego zajmuję się również rysowaniem komiksów. Aktualnie rysuję komiks o biografii, życiu Mikołaja Kopernika. Jest to komiks raczej dla dzieci, aczkolwiek zobaczymy, jak to wszystko się dalej potoczy. Teksty do tego komiksu tworzy moja żona Edyta, ja natomiast zajmuję się stroną graficzną. Nie wydaje mi się, żeby można było kształtować rzeczywistość. Raczej staram się unikać takiej sztuki, która jest zbyt dla mnie w tej rzeczywistości osadzona. Aczkolwiek robiąc murale, bardzo, bardzo miły był kontakt z odbiorcami, z ludźmi często przypadkowymi, którzy po prostu przechodzili drogą i nagle przyglądali się, co też ja robię. Czy to zmienia rzeczywistość? Nie wiem. No może przez to jest nieco ładniej na ulicach, choć chyba nie do końca o to chodzi w sztuce.